Szanowni Państwo, bardzo proszę o zabranie głosu pana ministra Zbigniewa Zielińskiego. Panie dyrektorze, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie, chociaż powiem, że nie jestem w dobrej kondycji, bo w zeszłym roku o mały włos już bym nie poszedł na wieczną wartę, bo dostałem udaru mózgu i paraliż prawej strony i lewy mózg przestał działać. 5 minut już bym nie żył, ale dzięki wspaniałym lekarzom wojskowym uratowano mi życie. 5 miesięcy to trwała rehabilitacja. Lekarze mi zabronili uczestniczyć w takich uroczystościach, szczególnie na dniach upalnych. I dlatego też dziękuję bardzo za zaproszenie i przybycie. Dostałem na tą uroczystość samochód ministra środowiska, który tutaj przyjechałem z kolegą z biura, z Departamentu Bezpieczeństwa i Obronności Kraju. Także było, ta podróż była lekka i bardzo wygodna. Ale chciałem powiedzieć, że przed wojną mój ojciec był szefem Centrum Wyszkolenia Wojskowego Leśników PWL koło Połuczka w Zagórzu, kiedy ta szkoła leśna była przekształcona w Centrum Wyszkolenia Wojskowego Leśników. Dopiero 50 lat po wojnie, bo ojciec trzymał to w tajemnicy i do grobu zabrał, że to była szkoła, dowiedziałem się z głównej kwatery NATO, że to była szkoła wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, który współpracował z wywiadem brytyjskim przed wojną. Ojciec mi tego nie powiedział do śmierci. Proszę Państwa, jako młody człowiek obserwowałem te ćwiczenia, gdzie leśnicy przyjeżdżali tam, zamieniali mundury leśne na wojskowe i ćwiczyli w jakichś tajemniczych sytuacjach i to było wszystko ogarnięte taką tajemnicą. Ale dla mnie jako młodego człowieka to było zainteresowanie, bo to było wojsko. I dlatego też, kiedy wojna wybuchła, ojciec był poszukiwany przez Gestapo, matka tak samo. Przemieściliśmy się z terenu Rzeszy na teren generalny guberny i wtedy ja dla mnie, kiedy nie miałem rodziców, las stał się domem na co dzień. Byłem w partyzance Armii Krajowej na terenie powiatu częstochowskiego, radomszańskiego, włoszczowskiego, jędrzejewskiego. Brałem udział w wielu bitwach, wielu akcjach zbrojnych i zostałem odznaczony przez ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej, generała Okulickiego, Niedźwiadka Krzyżem Walecznym. Ale byłem również ranny w bitwie pod Włoszczową i Jędrzejowem, gdzie w 5 dniach bitwy z obrony przeszliśmy do kontrataku, zadaliśmy Niemcom ogromne straty, wzięliśmy do niewoli 99 jeńców niemieckich i 3 wozy broni amunicji. Jak będziecie kiedy w Warszawie, to ja, jak byłem ministrem, to zaprosiłem z Kazunia saperów i pojechaliśmy tam, żeby tą broń wykopać. Część tej broni znajduje się w gablotach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a część jeszcze w magazynach na dole. Chcieli to przekazać do Muzeum Powstania Warszawskiego, ale ja przeciwiłem się temu, bo bym powiedział, że to jest oszukiwanie zwiedzających, bo to broń nie z Powstania Warszawskiego, tylko broń z partyzancki w Kielecku. Proszę Państwa, i dla mnie jako młodego chłopca las się stał domem i stąd te moje korzenie patriotyzmu się wywodziły, bo mój ojciec urodził się 123 lata temu na Syberii jako syn powstańca styczniowego i tam w ciężkich warunkach przebywał na Syberii, a później wrócił do Polski 100 lat temu. Także to miałem w krwi. Ten patriotyzm, tak samo od strony matki, której moja babcia była siostrą cioteczną marszałka Piłsudskiego. Urodziła się w tym samym domu co Piłsudski na Żmudzi i była 2 lata starsza. I proszę Państwa, w tym duchu patriotycznym powiedziałem, że będę walczył. I walczyłem
w wielu bitwach, akcjach zbrojnych brałem udział. Później nastała druga konspiracja zbrojna. Wstąpiłem do konspiracyjnego Wojska Polskiego stworzonego przez Stanisława Sojczyńskiego Warszyca. I jego podstępnie zaresztowano i rozstrzelano w więzieniu łódzkim, a później ucięto mu głowę. I teraz są poszukiwania, profesor Szwagrzyk poszukuje jego szczątek, żeby z honorami wojskowymi jego pożegnać. Na mój wniosek wsparciem szefa sztabu generalnego Gongora prezydent Lech Kaczyński nadał stopień pośmiertny generała. Stopień ten od prezydenta Lecha Kaczyńskiego ja odbierałem w asyście syna i wnuka Warszyca. I tak, proszę Państwa, taka jest historia, że to z ojca na syna przechodzi ten patriotyzm. I dlatego też, jak ja dziś patrzę na tą młodzież, a szczególnie tu, że wychowana jest w tym duchu patriotyzmu, przysposobienia wojskowego leśników, to chciałem powiedzieć, że to jest przykład dla innych ośrodków szkolnych, żeby wychowywać w duchu nie tylko przyjaźni, ale również ćwiczeń. Bo przed wojną przysposobienie wojskowe leśników to były normalne formacje, które na poligonach i na ćwiczeniach brały udział razem z wojskiem. Tylko nie było to obowiązkowe, ochotnicze. Natomiast są w tej chwili przymiarki, żeby wszystkich leśników polskich, bo dzisiaj miał być ze mną pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw tworzenia rezerwowej armii Wojska Polskiego, miał przyjechać, ale w ostatniej chwili zrezygnował, bo miał inne zajęcia. Także brakuje tutaj dzisiaj dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i stanów zagrożeń Departamentu w Ministerstwie Środowiska pana kończyło. Proszę Państwa, ale chcieli tutaj być i duchem są z nami. Właśnie przed chwilą dzwoniliśmy do nich i zdawaliśmy sprawozdanie, jak się tutaj odbywa. Jestem też zadowolony, że jestem na terenie, gdzie jest jednostka wojskowa 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana imienia generała broni Józefa Dobór-Muśnickiego. A generał Dobór-Muśnicki był naczelnym dowódcą powstania wielkopolskiego, jedynego w Polsce, w historii Polski udanego powstania. Bo gdyby nie powstanie wielkopolskie, to tak jak chcieli alianci, to by było wielkości Księstwa Warszawskiego, czyli granica by była po Księstwa Warszawskiego w Połowiczu, natomiast już Łódź, Litwanstadt byłyby Niemcy. I wtedy polska delegacja do Paryża pojechała z Paderewski, z Moski i Korpanty miał jechać, ale Korpanty zachorował i nie pojechał, i pojechał Paderewski z Moski. Wtedy Lord George, premier Wielkiej Brytanii, który nie był przychylny do Polaków, a chciał, żeby Polska była w granicach Księstwa Warszawskiego, powiedział, teraz rozpatrujemy granice zachodnie Polski. A wtedy Paderewski z Moski powiedział, już są ustalone. Bo wtedy, kiedy powstanie wielkopolskie zakończyło się zwycięstwem, Dobór-Muśnicki pojechał do Trinidasu na terenie Niemiec, żeby upokorzyć Niemców i palcem narysował granicę i kazał im pieczęcie przystawić. I Dmowski i Paderewski pokazali tą mapę, że już jest, tego Niemcy się zgodzili na tę granicę. I granica była wielkopolska, należała do Polski. Nie tu blisko, jak teraz, jak w 1939 roku. Tylko, proszę Państwa, jeszcze większa była zaplanowana tym traktatem. I jedyne powstanie w historii Polski udane. Dlatego też postulowałem u ministra obrony narodowej, żeby jednostka ta doborowa z Międzyrzeczu dostała imię generała broni Józefa Dobór-Muśnickiego. Tego, który w swoim wielkim życiorysie wojskowym nie przegrał żadnej wojny. Wygrał pierwszą wojnę jako generał rosyjski z Japończykami pod Szochą, bo był komendantem głównym syberyjskiej armii.
to był 1905 rok, wojna z Japończykami, później Turków pokonał, a następnie pod Bełchatowem rozbił dwa korpusy, jeden niemiecki, drugi austriacki. I wtedy padła propozycja, żeby do Wora sprowadzić Sandomierza i po Tarczaku, żeby objął to funkcję. Dlatego jestem dumny, że tu jest ta jednostka w Międzyrzeczu, którym jestem ojcem chrzestnym. To jest, proszę Państwa, wylęgarnia generałów, bo z tej jednostki z Lublińca najwięcej generałów Wojska Polskiego to właśnie z tych dwóch jednostek doborowych w Polsce. I wszędzie, gdzie tylko jestem w kraju, to wszyscy mówią Międzyrzecz i Lubliniec. A w związku z tym chciałem powiedzieć, że Lubliniec tak samo pochodzi z Wielkopolski, bo tworzony został pod Krotoszynem w czasie powstania Wielkopolskiego, następnie blisko granicy z Niemcami przesunięty do Lublińca i wtedy był 74. Górnośląski Pułk Piechoty. I proszę sobie wyobrazić, kiedy był plebiscyt na Śląsku, wtedy to byli już pierwsi komandosi, że żołnierze tego z Lublińca byli przebrani w waciaki jako robotnicy, przeszli na Śląsk, a karabiny maszynowe i granaty w wozach ze słomą i z sianem przeniesione i walczyli jako powstańcy śląscy. Także trzecie powstanie śląskie udało się dzięki wsparciu Wielkopolan. Także to jestem dumny z tego, bo mój ojciec był oficerem sztabowym u Dąbora i to samo Anders, przepraszam, że ja się ruszam, ale przypominam sobie, jak byłem w Lusowie pod Poznaniem, w Batorowie, gdzie Dąbor Muśnicki jeszcze żył, to był 35 chyba czy 4 rok, jakieś dwie panie wtedy mnie wzięły na spacer po ogrodzie. To były dwie córki generała Dąbora. Później się okazało w 1939 roku, że jedna z nich była pilotem i dostała się do niewoli sowieckiej, została zamordowana w Lesie Katyńskim. A druga była oficerem Armii Krajowej i została zamordowana w Lesie Palmirskim koło Warszawy. Proszę Państwa, to jest sygnał patriotyzmu, gdzie nie tylko przodkowie, ale i dzieci bohatersko walczyli. I dla mnie tak samo druga konspiracja skończyła się w 1953 roku. I to groziło nam śmierć, bo innych wyroków nie było. Ale też za śmierć odpowiadaliśmy śmiercią, bo walczyliśmy przeciwko Sowietom, przeciwko NKWD i UB. I proszę Państwa, bo był to nasz obowiązek. Dzisiaj są zapisy historii. I proszę Państwa, i to jest właśnie nasz obowiązek, żeby przekazać dzisiejszej młodzieży, żeby wiedziała, brała przykład ze swoich przodków, którzy dzięki temu, że mamy dzisiaj wolną i niepodległą Polskę, to jest zasługa ich poprzedników, ich ojców i dziadków, żeby wiedzieli i byli dumni z tego. I dlatego też dzisiaj chciałem tutaj wręczyć panu dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady moją książkę, mojego autorstwa pod tytułem Udział Leśników w II Wojnie Światowej. Poproszę tą książkę. Panie pułkowniku, przekazuję panu do biblioteki jednostki wojskowej leśnicze na frontach II Wojny Światowej i zobaczy pan w tej książce, że leśnicy, to nie tylko leśnicy, ale i komandosi. Polscy leśnicy byli zrzucani na Kretę jako skoczkowie brytyjscy. I byli zrzucani parę godzin przed desantem w Normandii. Parę godzin przed tym, żeby paraliżować wojska niemieckie. I tu jest wszystko opisane i dlatego panu wręczam, ale bez dedykacji przy najbliższej okazji. To jest mój dowódca właśnie po zdaniach. Major doktor profesor Budniak, inżynier leśny. Ja tutaj mam mundur leśny, ale i wojskowy pułkownika. Zwracam panu do biblioteki jednostki.